Witam Was. Pływałem już tą niebieską łódką. Pływałem też tą zieloną łódką na tym samym silniku. No i nadszedł czas teraz na wypróbowanie nowego nabytku, jakim jest ponton Bark 260. Do łodzi miałem inne mocowanie, a teraz to wymyśliłem, pianką obkleiłem ten stelaż na bagażnik, żeby po prostu ponton się nie przerwał podczas ładowania, bo też go idzie samemu załadować łatwo. Także zobaczycie to teraz. Silniczek już zamontowałem, podłączyłem akumulator. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie pływać. Jeszcze wziąłem ze sobą multimetr, żeby mi pokazywało stan akumulatora. Tak jak tutaj widać, jest w pełni naładowany. Piąty bieg jak wskakuje, to chciałoby tą pawęż prawie wyrwać. Tak idzie szybko. Ogólnie taka moc silniczka na ten ponton jest ok. No i wydaje mi się, że szybciej płynę tym pontonem, a nie jeżeli tą małą łódeczką. Jest bardziej stabilniejsza nawet ten ponton. Więcej miejsc, może nie jest więcej miejsca, ale idzie stać na nim. Lżejszy jest przede wszystkim i szybciej płynie przez to. Trochę tutaj na tych pawężach silnik nie za bardzo się trzyma. Także nie wiem, jakby to było ze spalinowym. By dał radę wytrzymać ten paweł, ale tak to płynie elegancko. Jeszcze nie ma dużej fali, bo jest wcześnie rano, ale płynę tam do tamtego portu, nie wiem co to jest, z 15, pół godziny pewno popłynę. Zobaczymy. Już dopływam do tego porciku. Jakaś mała przystań. Chyba będzie wolno wpłynąć. Tam daleko jest następna. A z powrotem wygląda tak. Tak jak mówiłem, miejsca sporo. Tu jeszcze na jedną osobę. Spokojnie może sobie usiąść. Płynę i wykąpię się. Gdzieś tutaj zacumujemy sobie. Albo tutaj. Zaraz zobaczymy. A może tam, gdzie rowery są. Można leżeć sobie też w pontonie. Tylko że kierować nogą ciężko. Sama odprawa nasza na to tym razem bardzo sprawnie, no ale to jest 8 godzin. To i tak był rekord na przejściu polsko-ukraińskim. Gorzej z przekładaniem biegów tylko. Tej dokumentacji jest bardzo dużo, wytwarzanie jej jest oczywiście bardzo utrudnione przez sytuację wojny,
ale jakoś nam się to ale... udało, już mamy w tym wprawę. I chyba tą ławkę z tyłu zdemontuję, wtedy będzie można się lepiej położyć tutaj w tym pontonie. A tak jest wygodny. Już po kąpieli nie nagrywałem, bo nie było jak się wyskakuje i wskakuje do tego pływadła, ale jak dopłynę na tamtą plażę, to co wypływałem, to tam będę pływał jeszcze też, ale to jeszcze z godzinę płynięcia aż tam na koniec tego jeziora. Słońce świeci, teraz trzeba będzie coś ubrać na siebie. Trzeba omijać wędkarzy, bo się złoszczą, jak się blisko płynie i za szybko. Nie wiem, kiedy mi ochota przyjdzie, żeby też wędkować. No. Nie lubię wędkować w sumie. Nigdy w życiu ryby nie złowiłem. A nie, raz kiedyś, ale to nie w Polsce, ośmiornicę wyłowiłem na harpun. Nawet nie musiałem do niej strzelać, tylko zeszłem niżej, głębiej i po prostu ją nabiłem na trójząb. I tyle było złowienia. Akumulatorek jeszcze trzyma. Jak się płynie wolno na trzecim, czwartym biegu. A już płynę około 2 godzin. Marcin Buliński, zastępca wójta swego asa. Zobaczymy, ile wystarczy. W samochodzie mam jeszcze jeden zapasowy, ale i tak do samochodu muszę dopłynąć. Ewentualnie na wiosłach będę płynął. Jakby to powiedział Kargul, żyć nie umierać. Trzeba się czymś schłodzić zimnym. Wasze zdrowie. I zachęcam Was do korzystania z takiej formy relaksu. Ponton, silnik i można pływać. Jeszcze czekam, bo za godzinę, za dwie ma przyjechać żona z synem nad jezioro. Muszę do nich zadzwonić, gdzie będą, to tam podpłynę, na której plaży będą. Ale najpierw pojadę wymienić, podpłynę wymienić akumulator do samochodu. Zmieni się tylko na niekorzyść, ale zimne, to dobre. Mam nadzieję, że to, że jesteśmy w grupie zakupowej, z powodu... Już ponad 2 godziny pływania. I akumulatorek jest ok. 100 amperogodzin. Płyniemy teraz tam. Pokazuję jeszcze. Ho, ho, ho. To nawet nie będę płynął na razie, żeby go zmieniać. Jeszcze spoko można popływać na nim. Także akumulator jest wydajny. To mogę już powiedzieć po dzisiejszym dniu. No, już jest drugi brzeg znowu. A my stamtąd żeśmy przypłynęli, nie widać stąd nawet. Szykują już się pod żagle, bo wiaterek się zmaga. Także ogólnie jeziorko ładne. Zawsze koło południa zaczyna już bardziej tutaj wiać i wtedy już zauważyłem, że już żaglówki zaczynają już się bujać ładnie po tym jeziorku.
Słońce już przypieka coraz bardziej. Chcę płynąć z powrotem gdzieś tam do cienia. Ale mówię wam, akumulator i silnik sprawują się dobrze razem z tym pontonem w komplecie. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.